Cześć wszystkim, dzień dobry, witam na sesji wtorkowej. 13 dzień września, zapraszam na poranny przegląd techniczny 8.18, czyli jeszcze przed otwarciem rynków kasowych w Europie. Sprawdzamy sobie sytuację techniczną na głównych instrumentach, a zaczniemy sobie od wykresu euro-USD na interwale 4-godzinowym. Tutaj schemat, który wskazywałem w dniu wczorajszym, czy tak naprawdę po tych dynamicznych wzrostach wskazywałem poziom współczynnika 61,8 jako ten kolejny target dla notowań, gdzie może pojawić się większa podaż. Taka podaż też się pojawiła tutaj po godzinie 8, czy tym, na tym time frame 8-12 właśnie to okienko otwierające handel w strefie euro. Poziom cenowy 1,0180 to są te okolice, które tutaj te stanowiły nam techniczny opór. Reakcja się pojawiła, jedno zrzucenie na razie dosyć płytkie. No i czekamy tutaj na kolejne podejście tak naprawdę, jak sobie zobaczymy dziś od początku sesji azjatyckiej w dniu dzisiejszym. Znowu ten kierunek obrócił nam się tutaj w kierunku właśnie północnym. 1,0150, na około 30 pipsów nam pozostaje do kolejnego podejścia z automatycznym dziś zabezpieczeniem pozycji w dosyć naturalny sposób ponad tym wczorajszym high, ponad tym wczorajszym wierzchołkiem. I oczywiście decydujące będą formacje świecowe, czy to na interwale 4-godzinowym, czy to można też się wspomóc interwałem jednogodzinowym i też tam szukać jakichś oznak podaży w tym, na tym poziomie technicznym. Przechodząc dalej, tutaj coraz bliżej jesteśmy realizacji scenariusza na wykresie GBP-USD. Tak? GBP-USD. Mieliśmy falę spadkową tak naprawdę kształtowaną przez cały sierpień i pierwszy tydzień września. Te spadki nam wystartowały tutaj z okolicy 1.2300, tak z tej okrągłej strefy cenowej. Pierwszy tydzień dziś kończyliśmy w okolicy 1.14, także 900 pipsów ruchu w dół na wykresie kabla w dosyć krótkim czasie, bo to jest mniej więcej 5 tygodni. Czyli żeby zrobić taki zakres pełnego ruchu, no to naprawdę ta zmienność była na fajnym poziomie do handlu i nadal tak jest, jak sobie zobaczymy, ta korekta wzrostowa, która obecnie jest budowana również na dużej dynamice, także jak najbardziej wykres GBP-USD jest obecnie jednym z ciekawszych, jeżeli chodzi o handel też, czy to nawet średnioterminowy i to przede wszystkim też sesyjny, bo też im więcej się te wykresy nam ruszają, tym te stosunki zysku do ryzyka, czy też oczekiwane targety są bardziej atrakcyjne. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten target, o tę strefę oporu, do której się teraz zbliżamy, tutaj bazujemy na współczynniku 38,2 właśnie ze wspomnianej fali spadkowej. Dokładny poziom cenowy 1,1740, 1,1750, no czyli już bardzo blisko, tak, to jest około 20 pipsów tak naprawdę do wypełnienia. A jak sobie spojrzymy dzisiaj po godzinie 8 mocne otwarcie, bo zrobiliśmy już spory zakres ponad 40, powiedzmy, pipsów, czy okolice 40 w przeciągu tych 20 minut niemal, więc teraz myślę, że spokojnie do obserwacji w godzinach przedpołudniowych ten poziom oporu 1.1740, 1.1750, czy to z H4, czy też wspomóc się interwałem jednogodzinowym, żeby te oznaki podaży ewentualne, jeżeli takie się pojawią, móc szybciej wychwycić, a tutaj wzmocnieniem strefy jest oczywiście biegunowość wiążąca się tutaj z tymi dołkami, później wyjście dołem, potwierdzenie, jak najbardziej wybite wsparcie automatycznie stanowi dla nas też atrakcyjny opór potwierdzający to 382 FIBO. Przechodząc dalej, USD JPY, tutaj mieliśmy nieco węższy schemat, bo oczywiście schemat na interwale bardziej M30H1 pojawił się zwrot i mamy kontynuację spadków i teraz tak sobie chciałem zobaczyć może nieco jeszcze szerszą perspektywę, bo widzimy, że jest presja na pogłębianie tej korekty. No jeżeli byśmy sobie wzięli ten odcinek, no to będzie zbyt duży, natomiast patrząc na te wzrosty tutaj od początku sierpnia, tutaj ta tendencja zarysowuje nam się w fajny sposób, możemy sobie wziąć pod uwagę tą tutaj największą korektę spadkową. I poszukać najbliższego takiego wsparcia z większej perspektywy czasowej, z wyższego horyzontu. Naturalnie to FS100, tak jak mówię, tutaj to jest ta rozpiętość korekty, odkładamy sobie to od szczytu i docelowo otrzymujemy ten poziom popytowy, dosyć istotny poziom popytowy dla utrzymania tej tendencji wzrostowej.
w takim powiedzmy średnim terminie. 141,15 dokładnie, tak? 141,15. No czyli mamy około 100 pipsów, natomiast tutaj w ostatnim czasie nas ten rynek przyzwyczaił do dużej zmienności, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to 100 pipsów w kierunku spadkowym zrobić jeszcze podczas tej sesji wtorkowej dzisiejszej. Będzie to dosyć naturalna sprawa, jeżeli oczywiście kierunek będzie utrzymywany i dalej ta korekta średnioterminowa będzie budowana na UIK-u. A więc najbliższa strefa popytowa na wykresie USDJPY 141,15. Idąc dalej, tutaj poszarpało nam na złocie. Wspominałem o tym, że tutaj ten poziom 1726,27 rozpatruję jako poziom tak naprawdę popytowy, szukając tutaj w tej strefie zagrania pozycji długich. Jeszcze takich pozycji nie zdecydowałem się zagrać. Zobaczcie, że mówiłem, że na zamknięciu powiedzmy H4 wybijającej będzie to dobra okazja. Na wczorajszym przeglądzie to wspominałem, zmieniliśmy strefę na zielono jako tą strefę podkupno ewentualne. Natomiast patrząc na H4, ta H4, która nam naruszyła poziom po raz kolejny, bardzo mocno podażowo się zamknęła, formacja spadającej gwiazdy. Kolejna, może minimalnie ten korpus był większy, ale również z długim górnym cieniem, więc nie było mowy o wejściu. Później świeca spadkowa czarna, zejście poniżej, no i czekamy po prostu na kolejny, ewentualnie kolejne podejście, kolejny sygnał, kolejne zamknięcie popytowe ponad tym 1727, bo nadal jestem nastawiony prowzrostowo w związku z wybiciem tego poziomu. Tak, na razie naruszeniem, natomiast jeszcze na pełne wybicie, zanegowanie strefy czekam, żeby ewentualnie te pozycje długie sobie z tej strefy odpalić. Nadal w tym scenariuszu jestem nastawiony właśnie pod zagrania pozycji długich pod kupno na złocie.